Cześć, jestem Małgosia Socha i zapraszam Was bardzo serdecznie na backstage z mojej sesji do Kosmo. To już jest moja czwarta okładka do Kosmo. Rzeczywiście czuję się wyjątkowo, nie wiem czy jestem już tak stara, czy Kosmo tak mnie lubi, a raczej czytelniczki Kosmo. Bardzo im z tego powodu jestem wdzięczna, bo jest to wielka przyjemność, a dla mnie jest to tym bardziej teraz takie wyjątkowe, ponieważ to jest w sumie moja czwarta, ale pierwsza okładka jako mama. I po raz pierwszy wyszłam z domu na tak długo, zostawiłam Zosię. I przyznam szczerze, że czasami chyba dobrze jest dla kobiety, jeżeli tak chwilę znajdzie dla siebie i po prostu się odkurzy. It's not too late, free from hate. Think of the future that we could create. If it's your feast today, there's a better way. Myślę, że macierzyństwo dało mi bardzo dużo takiego spokoju. Ja też sobie poukładałam w głowie priorytety i myślę, że chyba każda kobieta, która ma dziecko, jest w stanie powiedzieć, co jest dla niej najważniejsze. Tak jak do tej pory myślę, że ważną sferą mojego życia była praca zawodowa, tak teraz wiem, że najważniejsze jest dla mnie dom, dziecko, rodzina, bo no to daje taką siłę, a taki mały człowiek, który jest tak maleńki, tak cudowny, tak kochany, może dać tyle miłości, że myślę, że nic dziwnego, że moja twarz się cały czas uśmiecha, a z drugiej strony czuję, że zegar tyka i ja już powinnam być o tej porze w domu, więc bardzo mi przykro, ale ja muszę uciekać, bo Zosia czeka na kolejne karmienie. Dzięki, do zobaczenia.